Dobry wieczór Państwu. Konferencja prasowa po spotkaniu Anglii Lubocowej z Asseco Pro Comem Gdynia, spotkaniu godnym pojedynków mistrza Polski z wicemistrzem, zakończonym zwycięstwem tych pierwszych 73-68. Razem z nami jest trener drużyny Asseco Pro Comu Gdynia, pan Tomasz Pacysas i witany tutaj ponownie w Wrocławku Krzysztof Szubarga. Jako pierwszego komentarz do meczu, który dał Asseco Pro Comowi pierwsze miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej, poproszę trenera Tomasa Pacysasa. Dobry wieczór Państwu. Myślę, że był mecz bardzo emocjonujący i przynajmniej nam podobał się. Nie wiem jak Wam, ale nam podobał się. I chciałbym też pogratulować Anglii bardzo zaciętej, dobrej walki, szczególnie pierwszej połowy. My zagraliśmy pierwszą kwartę bardzo słabo. Anglia zaskoczył nas agresywnością, kilkoma takich szalonych trójek i z foulami. Ta trójka z foulami jedna wpadła na szybkim ataku. Także grali bardzo, bardzo z dużą ilością adrenaliny. I dlatego ten wynik tak wyglądał, ale po przerwie my poprawiliśmy szczególnie zbiórkę. Wygraliśmy ten mecz też walką. Zbiórka świadczy o chęci na tablicach. Także my wygraliśmy w tym elemencie. Zabrakło nam skuteczności za dwa. Szczególnie i Robert Witka, i Barel, i Chrycaniuk. No, po prostu nie wiem. Może z Witką ma się umowa jakąś, bo nie trafił on w podkosza parę razy, nie wiem. Także Chrycaniuk też tak parę razy pod koszem nie trafił zupełnie sam. Szkoda tych punktów, ale wygraliśmy kolejny mecz obroną i mnie to bardzo cieszy. Też fenomenalną drugą połowę zagrał nowy Piotr Krzelka. I pod względem i w ataku, i w obronie, i dał nam duży plus tym. Konsekwentnie graliśmy, wiedzieliśmy co musimy i w jakim momencie co wykorzystać. No i tyle, no cieszymy się z pierwszego miejsca. Będziemy patrzeć co będzie dalej. Jeszcze raz chciałem podziękować wspaniałą publiczność. Mnie zawsze miło tu wrócić i zobaczyć ten doping. I jeszcze raz gratuluję ich wszystkich i życzę im sukcesów. Czy tobie jest miło wrócić do Wrocławka? Dobry wieczór. Na pewno tak, ale dzisiaj rozpoczęcie spotkania trzeba było zapomnieć o sentymencie i trzeba było grać o zwycięstwo. Było to dla nas bardzo ważne spotkanie, które dawało nam pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej i co za tym idzie przewagę parkietu w playoffach do samego finału. Więc musieliśmy to spotkanie wygrać. Anvil dobrze rozpoczął, ale myślę, że nasza mocna defensywa z każdą minutą osłabiała ofensywę Anvilu i cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwo macie pytania do naszych gości? A jeśli nie ma pytań, dziękuję bardzo gościom, dziękuję Państwu.